Przechodzimy do kolejnej końcówki wobec tego. A, przez Carsena, panie Bartoszu, to trzeba było napisać, że przyjemnie, no. Mam jeszcze parę partii Carsena do skomentowania, tylko tu mi jakoś tak... Nie wiem, dlaczego nie widzę całego okna. Tu mam jakieś głupoty. Mam pytanie, panie Bartoszu. Czy widać całą szachownicę? Bo tu na podglądzie nie wiem, dlaczego nie widzę całej szachownicy. Jeszcze raz spróbuję. A, no widać, no to dobrze. To się cieszę, to lecimy dalej. Proszę bardzo. Mecz turniej. Co to znaczy mecz turniej? Takie pytanie. Tu jest napisane mecz turniej od razu. Co to jest mecz turniej? Białymi Smysłow, czarnymi Rzeszewski. Samuel, nasz Samuel Rzeszewski. Tu ile jest opóźnień? 46? 8 sekund. Nie wiem, co mnie tutaj ten... Tak, białe zaczynają. Białe zaczynają, natomiast tutaj... To przewinąć jakoś w górę, no nie. Nie widzę dołu okna. Ciekawe dlaczego. No dobra. Oj, witam pana Inuma, Inume. Białe zaczynają. Proszę, gramy białymi. Gramy białymi. Oj, witam pana Haxo. Może tu będę patrzył. O. Pion E6. No bardzo dobrze. A co jeszcze? A co jeszcze oprócz piona E6? Wieża B3. A kto powinien prowadzić piona? Kto powinien prowadzić piona? To powinien prowadzić piona. Król! Brawo, panie Piotrze. Pion powinien prowadzić piona. Nie wiem, tu mam problem z podglądem. Lecimy dalej. Król G2. Król G2, A5,
H5, fiksujemy piony i króla. A4. Ruch białych. Gramy białymi. Ja liczę tak, że pion idzie na E7, wieża bije, biała A6. No nie pan, i trzy pionki przeciwko dwóm to nie jest wygrana białych. Trzy pionki przeciwko dwóm nie wygrywamy. F3. Nie no, ko. No właśnie, z wieżami wygrywa się końcówkę 5 przeciwko 4, a już 4 przeciwko 3 normalną nie. Wieża A7, stawiamy wieżę za pionem. G4. A3. Król G3. Wieża E2. Bijemy czy nie? I teraz pytanie. Wymieniamy piony czy nie? Dzień dobry pani Melano. Dobry wieczór panie Michale. Wieża na H7 stoi idealnie. Tak. Wieża na H7 łapie piona i trzyma króla na linii siódmej. Pytanie, czy wymieniamy piony? Niebo będzie remi, no to wiemy. To co gramy? O, ja bardzo przepraszam, ale jakiś zły człowiek mi tego pionka przestawił. Bardzo przepraszam. Jakiś zły człowiek, on pionka im przestawił, on stoi na E4. Bijemy czy nie? Król F3, przepraszam. Gramy król F3. Tu chcę powiedzieć, że Smysłow wygrał z Rzeszewskim i on odrzucił Rzeszewskiego. Wieża A2. Król E3. Król F8. F3. Wieża A1. Teraz generujemy ruch białych. Poprawiłem pozycję. Witam pana Jacka. Dobry wieczór panie Michale. Pięknie w Zakopanem. Pozdrawiam z Zakopanego. Jeździ pan tam na nartach pewnie. Albo przynajmniej skacze pan na tej małej krokwi. Dobry wieczór, panie Gierzu. Co pan taki ostry? Król F4. Oczywiście, brawo za król F4. A2. Tu zwracam uwagę, że wieża chce zrobić wyskok na któregoś z pionów. Więc trzeba uważać na ten wyskok wieży.
A2. Ruch białych. No król F4 zaliczone. E5. Bardzo dobrze. E5 można zagrać. Wieża nie ma jak wyskoczyć. Król G8. Ruch białych. No skoro to oczywiste, do przodu to gramy dalej. Dobry wieczór, panie Sebastianie. Król E4. Panie Piotrze, król E4 takie letko ryzykowne. Król E4, król nie może iść pod szacha. Myślimy. No to co gramy? Cisza. Król F5, tak? No król F5. Na król F5 to przeciwnik zagra wieża F1. I co teraz? Wieża A8 to niedobre. Teraz bijemy. Pan Szachuś. Gramy dalej. No król G6. Król G6 grozi pan Matuś, Maciuś. Król F8.
No co jest, kochani? Cisza w eterze. Wieża. O, pojawiło mi się. A, bo to nie tu. Pan Szachuś. Pan Szachuś. Pan Szachuś, zaraz odpowiem. I co teraz? Bijemy piona. A dał szacha tu. A dał szacha tu. Dlaczego dał szacha? Ja też bym. Ja też bym to zbił. Panie Mateuszu, za chwilę odpowiem. Tylko ustawię pozycję. No dał szacha, żeby dać jeszcze jednego i zbić. I te dwa piony wygrywają. Dobra. Lecimy dalej. A pytałem, co to jest mecz turniej. Kto wie? Co to jest mecz turniej? Rzadko używane słowo. Króla nie ma. Ruch białych. Proszę, generujemy. Mecz turniej to jest turniej, kiedy jeden zawodnik z drugim gra przynajmniej dwie partie. Wtedy był mecz turniej, grali po pięć partii. W pięciu grali po pięć partii. Tak śmiesznie grał Smysłow, Keres, Botwinnik, Rzeszewski, Ewe. No ten Rzeszewski w pojedynkę z czterema walczył, bo... Jak on się nazywa? Fajna. Zniechęcili. Zmianami terminów. On tam zmieniał terminy pracy na uczelni i w końcu uznał, że uczelnia ważniejsza. Więc mecz turniej to jak gramy tak o. Brawo dla pana Piotra. Zgodnie z zasadą widzę szacha, daję szacha. Ten... To posunięcie zostało zapisane do koperty. Kto wie, co to znaczy? Dobry wieczór, panie Piotrze. O, macham panu lewą ręką. Mogę i dwiema. To znaczy, jeden zawodnik
zapisywał ruch do koperty jako tajny, a drugi nie znał tego ruchu, więc ten, co zapisywał jako tajny, musiał to zrobić na czasie, a drugi musiał analizować, nie znając zapisanego ruchu. To wyrównywało szanse. Czasami ruch tajny był ewidentny. Tu dał szacha, ażeby z kolegami przeanalizować. Więc od tej pory gra według analizy. To był turniej pretendentów w Budapeszcie w 50 roku. I pytanie, kto awansował z turnieju pretendentów w Budapeszcie w 50 roku? Takie letko historyczne. W międzyczasie generujemy ruch białych. Za chwilę odpowiem panu Mateuszowi. Nie chciało się chłopakom grać. Nie. Oddawało się w ręce analityków. Tu gdyby ktoś chciał zagrać. Wieża H4. No nie. Wieża B8. Wieża F1. Wieża F4 obronił pan Szachutek. Ruch biały generujemy. Wieża H4. No nie. Nie wiem, dlaczego wieża H4. Daję jeszcze 10 sekund. Wieża B7, król C5. O, widzę zdania naukowców podzielone. Witam pana kapitana. A ruchu nie ma. Jeszcze daję 10, albo zegara nie włączyłem. A pytałem, kto z turnieju pretendentów awansował w 50 roku, kto wie? Kto awansował z turnieju pretendentów w 50 roku? Dobra, to wy chłopaki myślcie. Odpowiadam panu Mateuszowi. Panie Piotrze, jaki debiut trudniejszy? Nowoczesny Benoni czy obrona Pirca? Dla obu stron bardziej złożony jest Benoni. Dużo ostrzejsza gra. No jeszcze daję 10 sekund.
No co się stało? Dobry wieczór. Panie Witkac. No jeszcze raz, naprawdę ostatnie 10 sekund daję. D5. Ja mam napisane tak, tu się pomądrzę. Białe chcą zagrać pionkiem na G5, królem na C5 i przerzucić wieżę na G7. Zupełnie nie wiem po co. Chyba po to, żeby w stosownym momencie zrobić tu podwiązkę. No dobra, G4, B5. Próba skomplikowania pozycji. Pytam, kto wygrał turniej pretendentów w Budapeszcie w 50 roku? Nie było dobrze bić królem na C6. Pan Szachuś. Pan Szachuś. I generujemy ruch białych. Takie małe te litery. A. Takie wrażenie, jakby transmisja siadła. Botwinnóg. Panie kapitanie, Botwinnóg to był mistrzem świata i czekał na pretendenta, bo 48 został w tym meczu turnieju. Król D2. No jeszcze daję 10 sekund. Król B2, a nie. O, może jakiś Bronsztajn. No pewnie. Dawid Jonowicz Bronsztajn, czyli syn Jona. I tenże Jon w czasie meczu w 51 roku przebywał w Moskwie, a miał zakaz. No i jeszcze ostatnie 10 sekund daję. Tu białymi gra Smysłow, czarnymi Stalberg. Król D3, brawo. Brawo za król D3. No, wieża C6 i E5. Kombinujemy białymi. Też bym zagrał wieża E4. Bardzo dobrze. Pan Szachutek.
Pan Szachuś. I sytuacja zmieniła się jak w przysłowiowym kalejdoskopie. Ruch białych. Oj, witam pana Bogdana. Pierwszy raz się chyba pan odezwał. Wieża F5, F4, nie. Wieża E4, nie. Jak wieża F5? Myślimy. Wieża C5, nie. Proszę, brawo dla pana Sebastiana. Wieża A6. D3. Wieża A2. Król D6. Kombinujemy białymi. Oj, witam pana Zbigniewa. Pierwszy raz chyba pan się odezwał, panie Zbigniewie. Miło. Proszę, generujemy.
Oj, czas poleciał, jak doniczka z okna. A ja już jestem z powrotem. A dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, pani Raksumo. Jestem, pani Raksumo. Byłem, no, musiałem z dyrektorem technicznym poważne sprawy związane. Witam pana Ziutka. Król E3. Król D4. A jaki był ruch? Muszę tu spojrzeć, cofnąć. A, król D6 był. Król D4, oczywiście, że król D4. D2. Król E3. Pan Szachutek. I pytanie. Od razu takie techniczne pytanie. Dlaczego nie mogę mówić pan, jak mat jest pan Mamutek? Choć to tak ładnie mi się kojarzy. Król bije. Wieża E4. Dobry wieczór, pani Sarmato. No pięknie. YouTube mi pokazuje tylko kawałek ekranu. Senat, 18 minut mamy. No co gramy? 18 minut do turnieju. Chyba transmisję wysypało. A, król C3. Król C3. Król D3. No właśnie, król C3 czy król D3? Król C3 czy król D3? Myślimy dalej. Którego piona chcemy oddać? Przecieram oczy ze zdumienia. Coś to jakieś opóźnienie chyba jest, bo tak te ruchy. Jeszcze 10 sekund daję. F3. Wieża A4, pan Jacek. Król C3, pan Sebastian. No, dobry ruch już wybrany. Generujemy z tych zaproponowanych. Generujemy, głosujemy. Król C3. A tu mam opóźnienie. Król C3, a co lepsze? Król, wybieramy między król C3 i wieża A4. Czas start. Wieża A4, bo teraz nie jest dobrze wziąć pioneczka. Atak z odsłony. Szach z odsłony. Wieża A4. Król C5. A, nie tak. Wieża A4. Król C5. F3. Czy można bić piona na C4? Czy można bić piona na C4?
Jak to nie bardzo, panie Jacku? Co to znaczy nie bardzo? Co to znaczy nie bardzo? A, nie polecamy. Wieża F4. Król E3. Wieża F6. Król E4. Pan Szachutek i co gramy? Patrzę, czy jeszcze zdążymy coś. Król F5 i oczywiście brawo za król F5 i Stalberg się poddał. To jeszcze mam pytanie. Czy ktoś ma pytanie do tej pozycji? Tam skończymy. Czy ktoś ma pytanie do tej pozycji? Białych, panie Kornelu. Oj, nie widziałem, że pan Kornel odpowiadał chyba pierwszy raz. Jeszcze raz powtarzam. Czy ktoś ma pytanie o tej pozycji, bo nie będziemy teraz analizować. Tylko mogę szybko, mamy 10 minut. Panie Sebastianie, pan pyta. No było, panie Ziutko, omówione, ale może ktoś ma wątpliwość. Pan Sebastian niech spyta. Może za szybko mówiłem. Ostatnio i przedostatnio było omówione. Oglądałem to 3 razy i ciągle jest dla mnie zagadką. Król A2 to wiem. No, król A2 to wiemy. To czego pan nie wie, panie Sebastianie? No jak człowiek małej wiary? No było, panie Michale, w poniedziałek, ale nie wiem, czy do końca mówiłem. Ja tylko chcę powiedzieć, że król A2 to może przyjść do głowy po głębokiej, głębokiej analizie. A, król B1, bardzo proszę. A pan, panie kapitanie, w środę nie widział? Pan Szachutek. Jak pilnować posunięć? Bardzo proste. On na czarne, to my na białe. On na białe, to my na czarne. Ale jest w tę stronę. On na białe, to my na czarne. Pan Szachutek. On na białe, my na czarne. Na pole innego koloru, ponieważ kluczowa pozycja jest ta. To jest pozycja wzajemnego cugcwangu. Nikt nie chce zrobić ruchu. Jak król C1, to wieża C3 szach.
Proszę dodatkowe pytanie. Mamy 9 minut, jeszcze możemy coś odpowiedzieć. Dobry wieczór, panie Mateuszu. Jeszcze można zagrać. Natomiast no nie wolno białej wieży wypuścić, bo to już jest wygrana. A, wieżą z H7 nie można ruszyć, bo jest o takę i trzeba się cofnąć. Tudzież w tej pozycji nie można wieżą, a jak H6. Nie można wieżą wyjść, a po jakichś takich król jest w pacie. Zaraz. Nie, panie Kornelu. W tej pozycji biały ma wygraną, grając król O2. I to nie ma, to czarny już nie zrobi błędu. Już jest. I teraz czarny musi wyjść. I my wychodzimy. I teraz jak król napadnie, to jest siatka matowa. Natomiast przy królu na G jest pan szachutek. Przy królu na H jest ten szachutek. Dobra.